Credibility is a tough word. A lot of people think it's the same as realism, while really it's not. It's not necessary to be realistic in order to be credible. While working on our project, we wanted to focus on credibility rather than realism. It applies to various parts of our world, starting from architecture, through various objects, and finishing on weapons and armors. I mean, our armors might not look like something a guy would wear in reality, but hey, our main hero is not just any guy. He's huge, he's bulky, and he would be able to wear all that metal without any problems. By the way, did you see Harkon cosplayer wearing one of our armors? It didn't really restrict his movements much, and he was able to wear it all day long. Making the dark fantasy world look at the same time appealing to a mainstream player wasn't really very easy, and one of the ways in which we tried to achieve that was through colors. We kept iterating our color palettes until they felt both dark but also attractive visually at the same time. Bardzo charakterystyczną cechą gry Lords of the Fallen wizualnie jest dojrzałość w połączeniu z wyraźną stylizacją przedstawionego świata. Bardzo zależało nam na tym, aby emocje wywołane grą były zbliżone do tych, jakie towarzyszą oglądaniu zwiastunów filmowych czy filmów. Nie da się ukryć, że nawet tak wystylizowana i bogata w kolory gra jak Lords of the Fallen jest wciąż grą mroczną. Światła w grze używamy po to, aby podkreślić głębie lokacji i wydobyć z ciemności kształty i sylwetki np. przeciwników. Dopełnieniem całości są realistycznie zaprojektowane i wykonane materiały oraz bogactwo efektów specjalnych, których używamy w broniach, postaciach, jak i w elementach otoczenia. Jedną z głównych inspiracji w naszej grze były obrazy Zdzisława Bekcińskiego, który doskonale łączył architekturę z organiką. Bardzo nam się to podejście podobało. Chcieliśmy uzyskać podobne odczucie łączenia u nas. Nie możemy zapominać o Warhammerze, szczególnie podręcznikach Warhammer Fantasy i magazynie White Dwarf, w których mieliśmy naprawdę fajne referencje i fajne postacie, które nam bardzo pasowały. Staraliśmy się reinterpretować się, dostosować się do naszej gry. Świat Lords of the Fallen jest światem surowym, ciężkim do przeżycia. Bardzo nam się podobało, jak zostało to przedstawione w Skyrimie. Chcieliśmy do tego nawiązać. Nasza gra jest trudniejsza, wymagająca więcej od gracza i myślę, że to dobrze. Jeśli chodzi o ekwipunek, naszą główną inspiracją były karty Tarota. Wiele gier podchodzi do przedstawiania menu za pomocą ikon albo przedstawiając je w sposób kart takich do gry, jak w karcianych RPG-ach. U nas jest troszkę inne podejście. Zastosowaliśmy mocną stylizację, kompozycję inną, bardzo symetryczną, często mocne kolory.